Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie, moi drodzy, pojawiły się na stronie WOTA dwa artykuły odnośnie aktualizacji, która już wchodzi właściwie. Można już e, ściągać, chyba coś tu takiego wyskoczyło wczesne pobieranie. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru czytać, to będzie mógł po prostu posłuchać tego materiału. Ponieważ zamierzam się ustosunkować do tych zmian troszeczkę na serwerze testowym pograłem. Niestety, nie, gra nie wygląda tam tak, jakby się chciało, ale jednak można te czołgi potestować. I troszkę wam opowiem o tym. A także o pozostałych nowościach, czyli Plutonach, tych nowoczesnych itd. Otóż przede wszystkim należy powiedzieć, że tym razem aktualizacja no, jest taka z prawdziwego zdarzenia. Czyli mamy rzeczywiście w niej coś nowego. Tym razem są to oczywiście czołgi ciężkie, włoskie 7, 8, 9 i 10. Ale oprócz tego jeszcze inne zmiany. Yy, między innymi plutony. Teraz będzie można, nie mając znajomych w wocie, tych znajomych łatwiej znaleźć. A raczej może nie łatwiej, co. Yy, Bardziej będziemy mogli doprecyzować, kogo szukamy. O, o, dokładnie tak. Chociaż i tak ludzie w bitwie zapraszają do Plutonu, prawda? No, do pełni szczęścia w tej aktualizacji brakuje tak naprawdę nowej mapy, prawda? Gdyby jeszcze dodali jakąś nową mapę, albo odświeżoną jakąś mapę istniejącą, wtedy byłaby pełnia szczęścia. No, co prawda, czołgi są tylko cztery. Ale jednak, jeżeli ktoś z Was będzie chciał wyekspić dziesiątkę, no to troszeczkę czasu będzie musiał, musiał poświęcić. I tak, króciusieńko o każdym z tych czołgów. Niestety, Carro de Salto P88. Nie mogę nic właściwie o tym czołgu powiedzieć, ponieważ nie udało mi się nim pograć na serwerze testowym, albo w jakichś złych godzinach grałem, albo nie wiem, no czekałem chyba ze 3 czy 4 razy po 5 minut, po 5 minutach oczekiwania po prostu wyrzuca was z powrotem do garażu, zaczynacie to oczekiwanie od nowa i odpuściłem. Graliśmy sobie na streamie 15 na 15, ale Ciężko mi jest coś powiedzieć o tym pojeździe. Tak naprawdę trzeba będzie sprawdzić go po prostu w grze. Jest to pojazd posiadający z przodu dosyć ciekawy pancerz, natomiast jego działo jest. kurczę no. No, niestety, nie jest to jakieś super rewelacyjne działo, chociaż wygląda na super rewelacyjne, prawda? Czyli coś jak, nie wiem, niemiecka 88 na przykład. Należy też dodać, że ten czołg nie ma automatu tego. Systemu doładowania pocisków. To jest to zwykły czołg yy, zachowujący się tak samo jak na przykład niemiecki Tygrys, już wspomniany przeze mnie. Dalej mamy Progetto CC55 MOD54, i tu już jest o wiele ciekawiej. Tym czołgiem udało mi się pograć na testowym. Co prawda, testowanie tam jest troszeczkę inne, bo ludzie w ogóle nie patrzą na to, czy zginą, czy nie zginą. Po prostu bardzo często huzia na juzia i tyle. Co można powiedzieć o właśnie tym po pierwsze, zadowoleni powinni być ci, którzy lubią czołgi mobilne. Powiem szczerze, że gdyby ten pojazd znalazł się w drzewku, włoskich medów, czyli jakaś gałązka byłaby włoskich medów i on by był tam przesunięty, to nie miałbym nic do tego. Może można by było prędkości maksymalnej trochę dodać, albo na przykład koników trochę dodać, ale nadal z tymi parametrami, z którymi wchodzi, uważam, jest to czołg mobilny, naprawdę jeżeli lubicie to, to powinniście być zadowoleni. Kolejną rzeczą jest jego wieża, i ta wieża potrafi zdecydowanie odbić. Co prawda, w garnek troszeczkę wchodzi, natomiast jak dobrze się ustawicie, to słabo go widać, i tym czołgiem można już sobie szybciej pozycję jakąś zająć. Dodatkowo, już on posiada mechanizm dosyłający nowego typu, czy też nie wiem jak to powiedzieć mechanizm dosyłający. Z nową funkcjonalnością. Wiecie o co chodzi, bo omawiałem to już nie raz. Czołg jest naprawdę spoko. Nie czułem jakiejś supermocy w tym czołgu, aczkolwiek uważam, że jest całkiem, całkiem przyzwoity. Dalej, kolejny pojazd to jest Progetto C54 mod 66 i o dziwo tym czołgiem mniej razy mnie losowało niż ósemką. Otóż, dziewiątka, no, jest już takim czymś. Pff, no na pewno nie można powiedzieć, że jest tak mobilny jak poprzednik. Niestety, posiada o wiele ciekawszą wieżę za to. Zdarza się, że w tą wieżę wchodzi, jak najbardziej, ale ona ma dosyć niewielką powierzchnię do trafienia to przede wszystkim nie ma tu żadnego wielkiego garnka, w który będą nam non-stop ładować. Co do samego kadłuba, pociski wchodzą ale na serwerze testowym wszyscy goldem walą więc na normalnym. Może będzie inaczej, nie wiem. W wieże z Golda jak na dziesiątki, a w każda bitwa jest praktycznie, jeżeli tym czołgiem na testowym wejdziecie do bitwy, to no to każdą miałem na dziesiątkach. No więc w wieże wbijają się z Golda y, dziesiątki, no ale jednak 100% w normalnej grze Golda y, nie ma, tak? Także czołg taki sobie byłem bardzo, ale to bardzo zaciekawiony dziewiątką. Jak wiecie, bardzo lubię ten tier, jako że jest to tier uprzywilejowany, tak, niejako, to znaczy losu jego plus jeden, no bo już wyżej nic nie ma. No niestety... Nie będzie on moim ulubionym dziewiątym tierem, no. Spodziewałem się czegoś troszeczkę innego. Mobilność już mogłaby, powiedzmy, zostać, ale to działo, żeby troszeczkę usprawnić, jakoś zwiększyć jego celność może, no, nie wiem. Niestety nie jest to taki wymiatacz, jak myślałem, że będzie. I dalej mamy, no gdzie tu ten czołg? Jest, dobra. A dalej mamy ten pojazd, nazywa się on Rino Ceronte, proszę bardzo, i jest zupełnie z innej bajki. Po pierwsze, o dziwo, posiada, moim zdaniem, w pewnym sensie gorszą wieżę niż dziewiątka. To znaczy, dziewiątka nie posiada jakiegoś takiego wyraźnego Xpota, a ten posiada, kurczę. Co do samego pojazdu, jest on ciekawy, dla mnie na przykład ciekawszy niż dziewiątka dlatego, że ma trzy strzały za 490, co jest dosyć sporym eventem musicie przyznać. To jest naprawdę już potężne rąbnięcie. No jak ktoś lubi działa, na przykład niemieckie 128, a wiecie, że ja jestem fanem tych dział, no to tutaj powinien być zadowolony. Oczywiście jest minus ogromny tego czołgu, mianowicie potężny czas przeładowania. No trzeba się do tego niestety przyzwyczaić, i do tego mamy weak spot nad lufą, co jest kurka. No naprawdę, słabe. Widzicie tutaj ten taki wypustek, i okazuje się, że jeżeli już ktoś trafi wam w niego, to normalnie wchodzi. Normalne obrażenia wchodzą, tak? Tak, jakby to był garnek. Natomiast takiej normalnej wieżyczki obserwacyjnej, dowódcy nie ma tutaj. Kompletnie nie ma, jest płasko. Dodatkowo udawało się przebić mnie gdzieś tutaj, w tych rejonach, z tego co patrzyłem, i z drugiej strony też jest taki peryskop, i najczęściej wchodzi tam za zero, ale też się udawało mnie tam przebić. Co do przebijalności tych dwóch płyt, bo to jest bardzo, bardzo ważne, te płyty tak naprawdę dingają mocno, ale jak dziesiątki grają goldem, zwłaszcza niszczyciele, to bez problemu najmniejszego Będą się tutaj wbijały. Nawet mi się zdarzało, że na zwykłych pestkach niektóre mi się tutaj wbijały. Kadłub, górna płyta, o dziwo troszkę rykoszetuje, jak najbardziej. Zwłaszcza, że jest to taki jak widzicie półokrągły, i tutaj, jak troszeczkę się tam skontujemy, gdzieś się bujniemy, to przeciwnik często się na to łapie. I no, na serwerze testowym, na zwykłym troszeczkę lepiej gracze grają, moim zdaniem. W każdym razie. Ten czołg okazał się dla mnie przyjemniejszy w grze niż dziewiątka, a byłem święcie przekonany, że no dziewiątka to naprawdę będzie taki kurcze, taka siekiera typowa. Tak to mniej więcej się przedstawia. Oczywiście moja opinia jest tylko i wyłącznie po grze na serwerze testowym. Przypominam, tam są zupełnie inne warunki, no ale przynajmniej można sobie obadać, jak ten czołg jeździ, jak strzela. Ile czasu, tak naprawdę, w bitwie, jak się odnajduje, tak? I jeżeli przeładujemy się, i tak dalej, czy, czy, czy to starcza, żeby się wycofać, czy nie? No, mobilność jego nie jest niestety najlepsza. A zapomniałem powiedzieć o jednej wadzie włoskich czołgów. Otóż, cofanie 12 km na godzinę to jest tragedia. Wielokrotnie musiałem wręcz używać, żeby zmienić mobilność, sprężarki. Trochę szkoda. Bo są też inne moduły, które można było zastosować, zdecydowanie sprężarki nie wymaga ósemka, absolutnie. No, ale jeżeli ktoś z Was zamontuje, to na pewno no to już taki totalny met się robi, tak? Jeżeli zamontujecie sprężarkę, może jeszcze ten obrót, co tam Wam się podoba, jedziemy dalej. Co tu jeszcze takiego ciekawego o czołgach powiedziałem. No niestety, no siódemeczka, kurczę, fajnie wygląda, naprawdę myślałem, kurczę, ten czołg to będzie coś. No niestety nie, niestety nie, to nie jest... Ja lubię działa celne, a tutaj yy, celnych dział nie ma. Dalej, łatwiej odnajdujcie towarzyszy do plutonu. Yy, to jest dosyć ciekawe, chociaż... Wydaje mi się, że plutony normalne, takie tworzone już w bitwie, są o wiele bardziej pożądane w Wodzie. Wiecie Dlaczego? Nie udało mi się nigdzie przeczytać. Albo nie doczytałem, jak to jest. Czy jeżeli my stworzymy sobie taki pluton sztuczny, powiedzmy, czyli przed bitwą, ponieważ no, tutaj są całe szczegóły, jak to wygląda, te plutony 2.0 mamy trochę parametrów, żeby po prostu taki pluton stworzyć, ale tych ludzi za bardzo nie znamy, nie wiemy jak oni grają. Jestem ciekawy, czy w przeciwnym teamie odgórnie jest też taki właśnie pluton. Czy też może być Pluton normalnych graczy, którzy siedzą na TS-ie, porozmawiają się? Jeżeli może być, to mamy klops tak naprawdę, bo drużyna, w której znajdzie się nasz Pluton, wyszukany w ten sposób, zazwyczaj przegra z Plutonem, który jest, no, że tak powiem, normalny. Jacyś tam klanowicze na przykład grają, tak? Także nie wiem, jak to jest zrobione. Idealnie by było, żeby po obu stronach były właśnie takie same plutony, sztucznie przez ten system stworzone. No tak, tutaj jest, że bieżące miejsce w klasyfikacji globalnej World of Tanks jest ważna liczba dostępnych pojazdów preferowanych przez nas poziomów, liczba bitew przeprowadzonych w każdym z wybranych poziomów, włączona bądź wyłączona funkcja czatu głosowego. Członkowie klanu, wszystko to ma znaczenie, aczkolwiek no nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, co się dzieje w przeciwnej drużynie. Chyba zdajcie sobie sprawę, że w ten sposób wyszukany Pluton osłabi. W momencie, kiedy już wchodzimy do bitwy, jesteśmy w bitwie i wtedy gracze zapraszają nas do Plutonu, to jest spoko, bo wtedy po jednej stronie może być 5 plutonów, po drugiej, nie wiem, 3 plutony. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Ale. W tym systemie już jak najbardziej ma. Dalej mamy ulepszenia interfejsu, to takie są powiedzmy kosmetyczne zmiany. Na minimapie możecie teraz włączyć i oglądać koła bezpośredniego wykrycia, tak zwanego, w którym w promieniu 50 metrów wszystkie pojazdy zostają wykryte. W obrębie tego zasięgu automatycznie wykryjecie przeciwników i vice versa. Szczerze mówiąc, to jest żadna zmiana dla mnie, no bo chyba każdy wie, że. w jeżeli znajdzie się w odległości mniejszej niż 50 metrów od przeciwnika, to nieważne co będzie robił i gdzie będzie siedział, zostanie wykryty. Uszkodzone moduły mają teraz licznik czasu naprawy, więc będziecie dokładnie wiedzieć, kiedy dany moduł zostanie automatycznie naprawiony. Myślę, że jeżeli ktoś używa modów, to już od dawna od wielu lat. Coś takiego w modach jest, no ale fajnie, że teraz wchodzi. Co więcej, gdy będziecie wchodzić do World of Tanks, klient gry zapamięta serwer, który wybraliście i automatycznie użyje go przy kolejnych uruchomieniach World of Tanks. To jest zmiana, zdawałoby się prawie, że bez znaczenia, ale jest fajna. Ja na przykład, no często, jeżeli streamuję i zapraszam widzów do Plutonu, sobie gramy tam jakieś bitewki, no to nagle w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że kurczę, przecież nie jestem na serwerze pierwszym, a takie jest założenie, żeby wszyscy od razu byli na pierwszym, tylko na przykład na drugim. I kurczę, jak kogoś zapraszam, to wiadomo, zmiany serwera i tak dalej. I to jest dla mnie na przykład fajne usprawnienie. No jeszcze tutaj... Starcie drużyn. Tym się szczerze mówiąc za bardzo nie interesowałem. Tutaj odnośnie rekompensat, czyli konto premium. Gracze posiadający konto premium otrzymają dodatkowe 24 godziny czasu konta Premium wod w ramach rekompensaty za okres wprowadzenia aktualizacji. Jeżeli chcielibyście dokonać jakichś zakupów w grze, poczekajcie, aż serwery na nowo wystartują. Serwer gry wystartuje 27 stycznia. Moi drodzy. Eee, czy... Czyli wtedy będzie wyłączony. Od 1:30 do 8:30, abyśmy mogli przeprowadzić aktualizację. Dzisiaj jest 26, czyli jutro w nocy, tak naprawdę. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.